Listonosz Pat. Przesyłki jedzie specjalne. Kot, jedzie Pat, razem pocztę tak wożą od lat. Wiosna to czy jesień, styczeń czy też wrzesień, ktoś dostanie paczkę albo list. Mruczy kot, nuci Pat tę piosenkę tak starą jak świat. Ptaki ją śpiewają, dobry humor mają, bo szczęśliwy jest listonosz Pat. To czerwone auto każdy zna, wszyscy cieszą się, że Pat do nas jedzie. Może właśnie do twoich drzwi dziś puk, puk. To ty dostałeś list. Mruczy kot, nuci Pat tę piosenkę tak starą jak świat. Ptaki ją śpiewają, dobry humor mają, bo szczęśliwy jest listonosz Pat. Bo szczęśliwy jest listonosz Pat. Przesyłka specjalna i niesforny kucyk. Witaj, Niszo. Twoja poczta. Dziękuję, Pat. Co robicie? Końskie ciasteczka. To niespodzianka. Niespodzianka? Dla kogo? To... Och, przepraszam. Dział przesyłek specjalnych mówi Pat. Cześć, Pat. Przesyłka specjalna do odebrania od Amy. Zdążysz tu przed 12? No jasne, Ben. Wszystko w porządku? Tak, zajmuję się dziś sprzątaniem. Centrum pocztowe musi całe błyszczeć. No dobrze, Ben. Zaraz wyjeżdżamy. Mamy przesyłkę specjalną. Ciekawe, co nas dziś czeka, Jess. Do widzenia, na razie. Przesyłki, pa, pa, pa. Fajne, oto pada świat. Przesyłki to specjalne. Co i komu dziś w ręce padł? Świetnie, że jesteś. Witaj, Loren. Nie widziałaś gdzieś Amy? Mam odebrać od niej przesyłkę specjalną. Przesyłka czeka. Kucy? Do centrum pocztowego? To niespodzianka dla Bena. Zawsze chciał się nauczyć jeździć, ale praca nigdy mu nie pozwalała. Więc razem z Lizzie przygotowałyśmy dla niego lekcję, niespodziankę. Mam dziś kilka ważnych wizyt, więc może ty go zawieziesz, a ja tymczasem zajmę się pacjentami, a potem spotkamy się w centrum. Pa, pa! Do zobaczenia! Do widzenia, Amy! Zawiozę Sarę i Niszę na rynek do Pencaster. Podrzucę je tam, a potem muszę jechać z Lizzie do centrum pocztowego. A ja spróbuję ukryć kucyka do waszego przyjazdu. Już widzę, jak Ben się zdziwi. Chodźmy, Jess. Zawieźmy przesyłkę specjalną na miejsce. Do zobaczenia o 12. Cześć, Pat. A ty bądź grzeczny. Robicie, tacie, lekcję jazdy konnej? Genialnie! Ciasteczkowe konie? Ho, o wszystkim pomyślałyście! Planujemy to już od tygodni i chcielibyśmy, żeby wszystko się udało! Już niedługo cię stąd wypuścimy. Muszę tylko sprawdzić, czy Ben się tu nie kręci. No, parter skończony. Teraz pasy na lądowisku helikoptera. Czysto! Chodźmy, Jess. Bierzemy kucyka. Chodź, kucyku. Pora wychodzić. Kucyku? Kucyku! O nie. Szybko, Jess. Musimy go złapać. Nie mógł uciec daleko.
Dobrze, dzieci, gotowe. Tadam! Co się stało? Ciastka urosły podczas pieczenia i przez to straciły swój pierwotny kształt. To wygląda jak kosmita, a tamto jak ośmiornica. Nie szkodzi. Zrobimy następne. Naprawdę? Mamy dużo czasu. Och, kucyku, gdzie jesteś? Och, kucyk. Tylko spokojnie. Spokojnie. O tak. Mam cię. Zabierzmy tę naszą przesyłkę na miejsce. Chodźcie wszyscy, pora iść. Jeszcze chwileczkę. O, teraz się pogięły. Ten chyba zaczął tańczyć. A ten zjada własny ogon. Nie martw się, Lizzy. Tata się ucieszy. Chodźmy. Mam cię. O, zraniła się dzisiaj rano na spacerze. Czy to coś poważnego? Spokojnie, pani Goggins. To była tylko drzazga. Już jest dobrze. Dziękuję, Amy. Jeszcze jeden pacjent i będę mogła zająć się niespodzianką dla Bena. Pa, Bonnie. Pa! Koniec. Chodź, kucyku. Wyprowadzimy cię stąd, zanim wróci Ben. Jess! Jess, teraz, szybko! Och, było blisko. Tędy. Halo? O, witaj, Amy. Już jedziesz? Tak, kucyk tu jest. Na razie, pa! Zobaczmy, czy Loren i Lizzy już przyjechały. Witaj, Pat. Cześć, Arturze. Ta przyczepa niestety nie może tutaj zostać. Blokuje przejazd ulicą. Możesz ją zabrać? Ale w tej chwili to będzie trochę trudne. Nie chciałbym lepić ci mandatu. Dziękuję bardzo. Cześć. I znowu. Łap kucyka! Łap kucyka! Łap kucyka! Kucyk lubi biegać w koło. Pat i Jess już za nim gonią. Łap kucyka! Łap kucyka! Czy widziałeś tu kucyka? Tak! Biegł prosto na plac targowy. Dzięki, szybko, Jess. Łap kucyka! Łap kucyka! Śmieszne te twoje ciasteczka. To dla taty. Zorganizowałyśmy dla niego lekcję jazdy, a to jest na później. Super! O, wspaniały pomysł. Może sera? Świetnie pasuje do ciasteczek. Dziękuję, pani Thompson. Chodźmy, Lizzy. Jedźmy do centrum pocztowego. A oto obiecany tort marchewkowy. Mamo, czegoś mu brakuje.
A gdzie reszta tortu? Moje kwiaty! Łap kucyka! Gotowe! Ciekawe, co z Patem. To dziwne. Samochód stoi w miejscu. Łap kucyka! Łap kucyka! Dział przesyłek specjalnych? Ben! Tata? Cii, dlaczego mnie uciszasz? To nie do ciebie. Masz jakiś kłopot? Nie, wszystko w porządku. Po prostu dostawa potrwa dłużej. Czyli o której tu będziesz? Będę o 12. Nie martw się. Na razie. O nie! Muszę lecieć, Ben. Łapucyka! Już prawie 12. I nici z naszej niespodzianki. Nie bój się, Lizzie. Dział przesyłek specjalnych nigdy nie zawodzi. O! Czy mogę pożyczyć te ciasteczka? I kask jeździecki Bena. Mam pewien pomysł. Do zobaczenia o 12 w centrum pocztowym. Cześć! Cześć, Amy. Jadę sprawdzić, czy Pat mnie potrzebuje. Powinien już tu być. Jestem pewna, że przyjedzie lada moment. Coś mi tu nie gra. Pat zawsze dostarcza przesyłki specjalne na czas. Szybko! To droga na stację kolejową. I proszę, teraz błyszczy jak lustro. Witaj, kucyku. Maciej, pomóż go złapać. Dobra, Pat. Jak doliczę do trzech. Raz, dwa, trzy. Nic ci się nie stało? O, jestem mokry. Przepraszam, chyba mam już nowy plan. To działa, Pat! Mam cię! Pora dostarczyć przesyłkę na miejsce. Nic z tego, Amy. Już prawie 12. Muszę znaleźć Pata i przesyłkę specjalną. Loren? Lizzie? A co wy tutaj robicie? Ben, ja... Mamo, gdzie jest Pat? Wszystko zepsute. Ale co właściwie? Pat! Przesyłka specjalna, Ben. O czasie. Co? Tym razem dla ciebie. Niespodzianka, lekcja jazdy. Lekcja jazdy konnej? Zawsze chciałem się uczyć jeździć na koniu, ale... Nie miałeś czasu, dlatego lekcja przyszła do ciebie. Przesyłka specjalna do usług, Ben. O, dziękuję wszystkim. Wio, kucyku! To fantastyczne! Nigdy nie było takiej przesyłki specjalnej. Nie udałoby się bez Pata. Dzięki, Pat. Nie ma za co. Dział przesyłek specjalnych. Misja zakończona. Wersja polska na zlecenie BBC Red Light Start International Polska. Reżyseria Andrzej Chudy. Dialogi polskie Andrzej Wójcik. Teksty piosenek Jakub Osiński. Dźwięki montaż Kamil Pudlik. Kierownictwo produkcji Dorota Nyczek. Udział wzięli Andrzej Chudy, Grzegorz Drojewski, Anna Wostolakis, Agnieszka Unikowska, Brygida Turowska, Anna Steiner i inni.